Chwała Panu Bogu. Możemy teraz znowu na nowo sięgnąć do Jego Słowa, do Jego cudownej prawdy i wzajemnie budować w oparciu o to Słowo, wzajemnie budować naszą wiarę. Dzisiejsze rozważanie dotyczy prawdziwej wolności. Na wstępie chciałbym podzielić się historią króla, który został powołany na tron w Jerozolimie w 715 roku przed naszą erą. Miał na imię Hiskiasz. Imię Hiskiasz oznacza Bóg jest moją ochroną. Niewielu jest królów, o których Słowo Boże wyraża się tak jak o Hiskiaszu. Pisze o tym, o nim, że czynił on to, co prawe w oczach Pana. Zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Król Hiskiasz, mając 25 lat, został powołany na tron. I Biblia mówi nam, że przez 29 lat sprawował tę funkcję. Zaczął od niesamowitej rzeczy. Otóż zaczął od przywrócenia służby świątynnej. Powołał specjalną grupę ludzi, która miałaby oczyścić i przywrócić służbę w świątyni jerozolimskiej. Przez wcześniejsze lata służba ta została zaniedbana i praktycznie naród izraelski nie miał miejsca, do którego mógłby chodzić, aby oddawać Bogu chwałę. Hiskiasz dokonał rzeczy niesamowitej, właśnie oczyszczając świątynię i rozpoczynając w niej służbę. W drugiej księdze Kronik, w rozdziale 30, możemy się dowiedzieć, że również wezwał naród Boży do przyjścia na święto Paschy. Ze względów technicznych nie było to możliwe w tym czasie przypisanym przez Boga, dlatego w miesiąc później odbyła się ta uroczystość. Ale Biblia donosi nam o czymś niezwykłym. W rozdziale 30 księgi Kronik dowiadujemy się, że to zgromadzenie, które tam przyszło do Jerozolimy na święto Paschy, obchodzili synowie izraelscy, którzy znaleźli się w Jerozolimie, święto Przaśników, przez 7 dni z wielką radością. Lewici zaś i kapłani wysławiali Pana na każdy dzień z całej swojej mocy. Potem Hiskiasz przemówił serdecznymi słowy do wszystkich lewitów, którzy wykazali się dobrą znajomością służby dla Pana. Tak wtedy spożywali świąteczną ofiarę przez 7 dni, składając żywą ofiarę pojednania i dziękując Panu, Bogu swoich ojców. I teraz werset 23. Lecz całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze przez następne 7 dni. Świętowali więc radośnie jeszcze 7 dni. Nie ma takiej drugiej historii w Biblii, która by opisywała taką sytuację jak tutaj. Kiedy dochodzi do prawdziwego ożywienia w sercach, kiedy Pan Bóg inspiruje człowieka do pójścia za Nim, człowiek nie liczy wtedy swojego czasu, ale postanawia być jak najbliżej Boga. Dlatego oni postanowili zostać jeszcze kolejne 7 dni. Za każdym razem, kiedy czytam ten opis, powiem Wam, że niesamowicie mnie zachęca i buduje. Chciałbym przeżyć coś takiego wśród ludu Bożego, żeby to się stało. To, co się stało później, było też niesamowite. Biblia mówi, że wiersz 26. Była wtedy wielka radość w Jerozolimie,
gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jerozolimie. I potem dowiadujemy się, że w wierszu 31, w rozdziale 31, drugiej księgi Kronik, w pierwszym wersecie. A gdy to wszystko się skończyło, ruszyli wszyscy Izraelici, którzy tam się znajdowali, do miast ludzkich i potłukli słupy, poobalali aszery i powycinali święte gaje i poniszczyli doszczętnie ołtarze w całej Judzie u Benjaminitów, Efraimitów i Manasesytów. Po czym powrócili wszyscy synowie izraelscy, każdy do swojej posiadłości, w swoich miastach. Wrócili do domu z sercami napełnionymi wolą Bożą. I zrobili rzecz, do której wielu, wielu poprzedników nie było w stanie się, na którą wielu poprzedników nie było w stanie się zdobyć. Jest to cudowna lekcja dla nas, kiedy my wracamy do domów po przyjęciu Bożego Słowa. Powinniśmy zastosować to Słowo. A wtedy będziemy mogli oglądać kolejne dowody Bożego działania, kolejne cuda. Końcówka 31 rozdziału 90 Kronik mówi, że tak to rządził Hizkiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem, Jego Bogiem. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. To też szczęściło mu się. Jakże ważne jest, aby całe nasze serce było oddane Bogu. I potem Biblia mówi, że po tych wydarzeniach i dowodach wierności wyruszył Sancheryb, król asyryjski, i wkroczył do Judy. Rozłożył się obozem przed warownymi miastami i postanowił zdobyć je dla siebie. Zło nie śpi. Szatan ciągle działa. Ale zobaczmy, jak zareagował na to król Hizkiasz. Biblia mówi, że zaczął przygotowania do obrony. Kazał pozatykać źródła wód, które były na zewnątrz miasta. Kazał odbudować i zbudować wzmocnienie murów. Wydał konkretne polecenia dla dowódców wojskowych nad ludem, itd., itd. I kiedy przemawiał do nich, werset 7 i 8, 32 rozdziału 10 Kronik mówi tak: bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się, ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hizkiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy. Jakże ważne jest, kiedy zagraża nam niebezpieczeństwo, jakże ważne jest, co mówimy, co przekazujemy sobie nawzajem. Dlatego, że albo nabierzemy otuchy, albo jeszcze bardziej będziemy się bać, jeszcze bardziej będziemy się lękać tego, co ma nadejść. Tutaj, w tym przypadku, Hizkiasz zachował się tak, jak powinien się zachować. I dowiadujemy się również, że czynił jeszcze inne rzeczy, aby w jakiś sposób uniknąć ataku Asyryjczyków. O tym sprawozdaje nam m.in. druga księga królewska, że Hizkiasz zdecydował się zapłacić haracz królowi asyryjskiemu. Sądził, że kiedy zapłaci haracz, to w jakiś sposób odsunie dalsze działania przeciwników. Biblia mówi, że haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Ale to nie wystarczyło Asyryjczykom. Konsekwentnie
dążyli do zdobycia Jerozolimy. I w obliczu takiego zagrożenia, w obliczu również posłańców króla syryjskiego, którzy pod mury miasta podeszli i zaczęli nawoływać ludzi wewnątrz, żeby się poddali, dlatego że oni pokonali już wielu królów do tej pory i teraz nie macie żadnych szans. Wasz Bóg, mówili, nie pomoże wam. Dlatego że bogowie innych krajów, które podbiliśmy, również byli bezsilni. Tak dalej wierzono, że jeżeli jakieś państwo ma mocnego Boga, to ten naród nie będzie pokonany. I kiedy jakiś kraj przegrywał, mówiono, że przegrał Bóg tego kraju. A więc mieliście słabego Boga. Nie obronił was. I w tym przypadku posłowie asyryjscy również zaczęli straszyć zgromadzonych w mieście ludzi, że i wam nie pomoże wasz Bóg. Straszyli ich, potem wysłali specjalny list, aby na piśmie wyrazić swoją dezaprobatę dla prawdziwego Boga izraelskiego. Jak się zachował teraz król Hiskiasz? Pismo Święte mówi, że Hiskiasz, kiedy otrzymał na piśmie lekceważący stosunek Asyryjczyków i wszystkie te zniewagi do prawdziwego Boga, Hiskiasz, druga księga Kronik, 19 rozdział, przyjął z rąk posłów list i przeczytał go. Wiersz 14. Poszedł do świątyni Pana i rozwinął ten list przed Panem. Niesamowita sprawa. Był w poważnym problemie. Wróg stał u bram. Jedyna nadzieja, jaka była dla niego, to stanąć przed Bogiem, Stwórcą i pokazać problem. I mamy zapisaną modlitwę. Niesamowita modlitwa. Od 15 wiersza. Tak się modlił Hiskiasz. Panie, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłon, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień. Lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas. Proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. I Pan Bóg posyła odpowiedź. Prorok Izajasz przychodzi do Hiskiasza. I od wiersza 20, praktycznie aż po sam koniec tego rozdziału 19 II Księgi Królewskiej, mamy Bożą odpowiedź. Biblia mówi, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg nie działa nic wcześniej, zanim nie objawi swojej woli przez swoich proroków. A więc mamy szanować słowo prorocze, które Pan Bóg do nas posyła. I Pan Bóg przekazuje Hiskiaszowi najlepszą wieść, jaką mógł on usłyszeć. Między innymi w tym świadectwie proroka Izajasza Pan Bóg mówi o królu asyryjskim, wiersz 27, znam wstawanie Twoje i siadanie Twoje, wyjście Twoje i wejście Twoje, jak również Twoją złość na mnie. A ponieważ Twoja złość na mnie i Twoje zuchwalstwo doszło do moich uszu,
przeto wprawię mój pierścień do Twoich nozdrzy, a moje wędzidło do Twoich ust. I skieruję Cię z powrotem na drogę, którą przyszedłeś. I tak się stało. Od tego momentu przekazania tego świadectwa dzieliły tylko godziny od klęski Asyryjczyków. W wierszu 35 tego 19 rozdziału czytamy. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano to wszyscy oni, same trupy, pomarli. Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go Adramerek i Szarester, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Słowo prorocze spełniło się w 100%. 185 tysięcy umarło. Bóg, Stwórca, Wszechmogący Bóg, nie da się z siebie naśmiewać. Ludzie nie ciągają w strunę. Ludzie próbują różne rzeczy po to, aby w jakiś sposób pokazać swoje znaczenie, swoją wartość. Ale nasz cudowny Bóg, będąc długocierpliwym, wyznacza kres działania zła. I w przypadku doświadczenia, jakie przeszedł Hiskiasz, pokazał, że był rzeczywiście ochroną Hiskiasza. Ale Bóg się nie zmienił od prawie 3000 lat. Jest ciągle tym samym Bogiem. Ma ciągle tę samą moc. Prawdziwa wolność, którą wtedy uzyskali Judejczycy od potężnej armii asyryjskiej. Ta prawdziwa wolność jest dla każdego z nas darowana dzisiaj do naszych doświadczeń codzienności. Mamy tutaj troszkę młodzieży akurat i można by zadać pytanie, co jest najgorszą rzeczą, kiedy uczeń chodzi do szkoły? Dla ucznia oczywiście. Zadają dużo, prawda? Ciągle zadają, ciągle sprawdziany, ciągle klasówki. Ale myślę, że to nie jest jeszcze takie złe. Myślę, że dużo gorsze jest, kiedy dziecko wraca ze szkoły, rodzic pyta, no, co tam się dzisiaj nauczyłeś? To takie nudy były dzisiaj. Niepotrzebnie poszedłem tam, mogłem zostać w domu. To prawda, nie ma nic gorszego, kiedy młodzież idzie do szkoły i niczego konkretnego się nie nauczy danego dnia. Stracony czas. A jak jest w naszej szkole chrześcijańskiej? W naszym doświadczeniu, w naszej nauce, którą Pan Bóg chce nam przekazywać. Pan Jezus w pewnym momencie swojego głoszenia Ewangelii miał konfrontację z ludźmi, którzy chcieli go przyłapać na jego osądzeniu postawy kobiety cudzołożnej. I sądzili, że teraz to już go mają. Zaskoczył ich, zaskoczył również nas, kiedy czytamy ten opis,
ponieważ nie potępił tej osoby, ale dał jej nadzieję. I później stara się Pan Jezus powiedzieć ludziom, rozdział Ewangelii Jana, rozdaje, stara się im powiedzieć: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. A jednak ludzie słuchający go nie zgadzali się, nie chcieli przyjąć słów Jezusa. I wtedy Pan Jezus skierował do nich i do nas również dzisiaj kieruje słowa, które są zapisane w wierszach od 31, będę czytał, do 36. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadał wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jak zatem jest z tym naszym uczeniem się w szkole Jezusa? Z naszą dojrzałością duchową? Z naszym wzrostem na podobieństwo naszego Pana? Mamy przywilej zrozumieć i doświadczyć, czym jest wolność, którą przynosi nam Pan Jezus. Na ziemi, można powiedzieć, są dwie grupy ludzi. Ludzie, którzy są niewolnikami grzechu oraz ludzie, którzy doświadczyli wolności, którą przynosi Jezus. Czy my jesteśmy naprawdę wolni od kajdanów, różnego rodzaju przyzwyczajeń, nałogów, poczucia winy, różnych powtarzających się upadków? Przed chwilą czytaliśmy słowa, gdzie Pan Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Pewien XIX-wieczny historyk i polityk, Alexis de Tocqueville, po podróży, którą odbył do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, powiedział takie słowa: Ameryka jest wielka, ponieważ Ameryka jest dobra. Kiedy Ameryka przestanie być dobra, Ameryka przestanie być wielka. Jak możemy odnieść to, co powiedział nam Zbawiciel, o naszej niewoli, w jakiej znaleźliśmy się jako grzesznicy? Na innym miejscu w Biblii czytamy następujące słowa: sprawiedliwość wywyższa naród, ale grzech jest hańbą narodów. Grzech jest niszczycielem. Nie ma żadnej litości. Nie troszczy się o narodowość. Grzech niszczy niezależnie od tego, w jakim kraju przyjdzie nam żyć. Wszędzie nas dopadnie. Dwóch socjologów, Peter Kim i James Peterson, w
1991 roku przeprowadzili ankietę, badając około 10 tysięcy osób i zadali pytanie: co zrobiłbyś, gdybyś otrzymał 10 milionów dolarów? Padły różne odpowiedzi, ale aż 25% respondentów odpowiedziało, że porzuciłoby swoją religię za tę sumę pieniędzy. Kolejne 25% stwierdziło, że opuściłoby swoje rodziny, gdyby otrzymali 10 milionów dolarów. 23% zapytanych stwierdziło, że uprawiałoby prostytucję za taką sumę, za taką cenę. 16% stwierdziło, że opuściłoby swoich współmałżonków. 10% stwierdziło, że byliby chętni, aby zatajić ważne informacje, aby ujść bezkarnie od mordercy, który popełnił przestępstwo. 7% z tych badanych osób stwierdziło, że byłoby zdolna popełnić zabójstwo obcego człowieka, morderstwo na obcym człowieku. Ta ankieta mówi coś o sercach ludzi, prawda? O naszej ludzkiej naturze. To obraz świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się być dobry, ale pod płaszczykiem pozornej sprawiedliwości kryją się grzechy w najprzeróżniejszych postaciach. Biblia odpowiada nam, dlaczego tak się dzieje. W Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale i 9 wersecie napisane jest: podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Serce Twoje i moje też. Podstępne jest serce. Jak długo jesteśmy uzależnieni od grzechu? Nie jesteśmy wolnymi ludźmi. Jeden z filozofów stwierdził, że wola człowieka jest jak woźnica rydwanu, który jest zaprzęgnięty w dwa uparte konie, które ciągną rydwan w przeciwnych kierunkach. Wiele razy doświadczamy tej wewnętrznej walki w nas. Ktoś inny z kolei stwierdził, że jest trochę zła w tym, co jest w nas najlepsze i trochę dobra w tym, co jest w nas najgorsze. Dlatego lepiej byłoby, gdybyśmy nie mówili na temat reszty z nas. I przemilczeli. Prawda? Duch Prosta stwierdził, że Żydzi byli skłonni wybaczyć Jezusowi swoje zawiedzione nadzieje, ale nie byli skłonni wybaczyć Mu, kiedy On pokazał im ich grzechy. I tak jest z każdym z nas. My nie chcemy się zgodzić, kiedy ktoś mówi nam, że popełniłeś błąd. Szukamy różnego rodzaju wyjść, żeby jakoś wyjść z twarzą. Czy naprawdę jesteśmy wolni? Pan Jezus mówi w tym 8 rozdziale Ewangelii Jana o kilku bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze, Pan Jezus chce nam pokazać, że jeżeli nie rozpoczniemy uczniostwa razem z Nim, nie będziemy wolnymi ludźmi. A być uczniem to znaczy nie tylko chodzić tak jak nasze dzieci na 8 do szkoły i wracać o 13 czy o 14. Ale uczniostwo Jezusa polegało na tym, że kiedy zaprosił 12 apostołów, Biblia mówi nam, że oni mieli być z Nim
24 godziny na dobę praktycznie. Jedli razem, podróżowali razem, pracowali razem, spali razem. 24 godziny na dobę byli ze swoim nauczycielem. Czasami wracali do swoich domów, ale nie było to tak często jak nasze dzieci, które codziennie wracają ze szkoły do domu. Prawdziwe uczniostwo oznacza naprawdę oddanie czasu Jezusowi. To nie jest coś do skoku. To nie jest kwestia przestudiowania godzinę czy półtorej Słowa Bożego. To jest kwestia bycia z Jezusem. Ta osobista relacja. A to prowadzi nas do niesamowitej rzeczy. Do zaufania każdemu słowu, które daje nam nasz Mistrz. Jeżeli my jako uczniowie zaczniemy sobie wybierać słowa Jezusa, które nam będą pasować, nie jesteśmy wtedy Jego uczniami. Wtedy jesteśmy krytykami nauki Jezusa. Sędziami tej nauki. A to doprowadzi nas na bardzo niebezpieczny grunt. Zatem musimy uwierzyć jako uczniowie Jezusa we wszystko, czego On naucza. O swoim cudownym Ojcu, który czeka na każdego z nas, jako na marnotrawnych synów. I zawsze stara się wyjść nam naprzeciw. Musimy także zaufać w to, co Jezus powiedział na temat grzechu. Między innymi w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 30 wierszu Jezus powiedział niesamowicie drastyczne słowa. Jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w ogniu Gehenny. Pan Jezus był bardzo radykalny dla grzechu. Nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, że nie można się bawić z grzechem. Jest to bardzo niebezpieczna gra. Drugi bardzo ważny element, którego Pan Jezus nas chce nauczyć z tego 8 rozdziału Ewangelii Jana, to trwanie w Słowie Bożym. W 31 wierszu 8 rozdziału Jana Pan Jezus mówi: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, jeśli wytrwacie w Słowie Moim. Na innym miejscu Pan Jezus mówi: poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Jemy 3 razy dziennie, prawda? Ale nasz duchowy pokarm, który daje nam Pan Jezus, jest to coś realnego. Jego Słowo jest niezbędne. To jest nasze śniadanie, nasz obiad, nasza kolacja. Zawarte w Jego Słowie. I teraz możemy postawić pytanie w skali od 1 do 10. Ile czasu poświęcam na czytanie i rozważanie Słowa Jezusa? Każdy z nas niech odpowie sobie samemu. Pan Jezus, kiedy był atakowany przez przeciwnika w stanie największego wyczerpania fizycznego, po 40 dniach postu, odpowiada: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Każdym Słowem Bożym. I to jest właśnie nasz duchowy pokarm. Wykorzystujmy czas, aby trwać w słowach Jezusa, aby karmić się Jego cudowną nauką. Jeśli poświęcamy tylko tę małą odrobinę czasu
jaką może być przeczytanie pobudki porannej. Nie będziemy duchowymi gigantami. Po prostu jest to niemożliwe. Synowie tego świata poświęcają praktycznie cały swój czas, aby tą mamonę niesprawiedliwości pozyskiwać. Ale oni nie są wolnymi ludźmi. Oni żyją dla zupełnie kogoś innego. Trzeci ważny element, który Pan Jezus nam kładzie na serca, to aby się nie traktowali przywileju jako rzecz oczywistą. Może jeszcze raz przypomnę wersety 33 i 34, 8 rozdział Jana. Żydzi bardziej odpowiedzieli tak: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wy swobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiem wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem czego? Kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją misję i posyłał apostołów, dowiadujemy się z Ewangelii Mateusza 10 rozdziału i 1 wiersza, że dał im moc, aby uzdrawiali, aby wyganiali demony. To był niezwykły przywilej, jaki otrzymali od swego mistrza. Ale po jakimś czasie dowiadujemy się z tej samej Ewangelii, 17 rozdziału, że uczniowie nie byli w stanie pomóc w potrzebie choremu dziecku. A więc pozwolili, aby pycha i brak jedności przeszkodziły im w reprezentowaniu Jezusa. Zaczęli traktować przywilej udzielony im przez Pana Jezusa jako rzecz oczywistą, która należy się niezależnie od posłuszeństwa Bogu. Bądźmy ostrożni. Nie traktujmy przywileju jako rzeczy oczywistej. Gdyby król Hiskiasz, o którym już dzisiaj mówiliśmy, zlekceważył spoleganie na Bogu, gdyby nie poszedł do świątyni, nie pokazał tych wszystkich bluźnierstw, które skierował król asyryjski pod adresem Boga, i gdyby nie prosił Boga o pomoc i łaskę, 185-tysięczna armia, można powiedzieć, zrównałaby z ziemią Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz nie traktował przywileju jako rzecz oczywista. On prosił o dalszą łaskę. Nie można tego powiedzieć o dalszym jego życiu, ale koncentrujmy się na tym, co pozytywne. Na tym, co naprawdę buduje. Bo to jest rzecz, którą Pan Bóg daje na nasze serca przede wszystkim. Mówiąc o rzeczach negatywnych, my stwierdzamy tylko coś negatywnego, ale z tego nie mamy siły. Siłę mamy od cudownego Boga, który jest wszechpotężnym Panem całego Wszechświata. Pan Jezus chce nas jeszcze nauczyć jednej bardzo ważnej rzeczy. Abyśmy byli świadomi niewoli, w której się znajdujemy. Faryzeusze powiedzieli: nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Oni skłamali. Skłamali w żywe oczy. Zapomnieli o niewoli egipskiej 400 lat, która trwała. Zapomnieli potem o niewoli babilońskiej, która nadeszła. Zapomnieli wreszcie z własnych czasów, że byli w niewoli narodu Rzymian, że Rzymianie okupowali ich kraj. Czy byli tak mało zorientowani w sytuacji, która miała miejsce? Nie, ale zaprzeczali jednak.
jakżeż to jest niebezpieczne dla nas. Bądźmy świadomi tej natury, którą otrzymaliśmy, że musimy toczyć walkę. Jeżeli nie będziemy toczyć walki, oczywiście w siłę i łasce Jezusa, to nasza natura nas wcześniej czy później zniszczy zupełnie. Bardzo ważny element, przed którym Pan Jezus nas chce również przestrzec jako Jego uczniów, to abyśmy unikali fałszywego poczucia wolności. Niektórzy mówią o pewności zbawienia. Ja mam pewność zbawienia. Nic mi nie musisz dyktować, niczego nie muszę słuchać. Mam pewność zbawienia. Wierzę w łaskę Bożą. Tak. I problem jest wtedy z taką osobą. Ale fałszywe poczucie wolności to jest coś, co szatan chce podrobić w naszych sercach. On chce nas w ten sposób usypiać. Pamiętamy dobrze tą przypowieść, którą Pan Jezus powiedział, a którą zapisał Łukasz w 18 rozdziale. I tam w 11 i 12 wierszu opisana jest postawa faryzeusza, który tak naprawdę modli się do samego siebie. On uważał, że wypełnia obowiązki, które Bóg nałożył na człowieka i że w ten sposób jest prawdziwie wolnym człowiekiem. Ale niestety był niewolnikiem grzechu, tak jak Biblia mówi o każdym z nas. Ale są też ludzie, którzy twierdzą, że Boże prawo zostało przybite do krzyża. I w ten sposób my już nie musimy słuchać Bożych przykazań. To było dla Żydów. Jesteśmy teraz chrześcijanami, mamy dwa przykazania miłości. Kilka dni temu miałem ciekawą sytuację, kiedy przechodziłem przez rynek w Starachowicach i stało stoisko z literaturą. Jak podeszłem bliżej, była to literatura Towarzystwa Strażnica. I pewna pani około 65 lat i taki młody mężczyzna około 30 lat stali obok. Podszedłem, tak patrzyłem na to stoisko i pytam się, a nie macie Biblii? No nie, pan mówi, tu mamy książki o Biblii. Ja mówię, no ale to tak, dobrze by było, żeby Biblia też była. Ani z wielkim uśmiechem, z wielką taką uprzejmością zaczęła mnie zachęcać do czytania. Wiecie, to jest tak zawsze, kiedy my kogoś pierwszy raz spotykamy, nie wiemy, kim ta osoba jest, jak zacznie się odzywać. My staramy się wtedy jak najbardziej do tej osoby wszystko jak najbardziej uprzejmie. I słuchałem tą panią przez kilka minut. A potem pytam ją, jak będzie w tym królestwie, do którego się wybieramy? Czy tam będzie prawo? Czy będą zasady? Tak, proszę pana, dwa przekazania miłości. O, mówię, to wspaniałe. A jak się ta miłość będzie wyrażać? Wie pani, kiedy ja mówię pani, że ja panią kocham, czy pani mówi, że pani kogoś kocha, to czy te słowa są już synonimem tej miłości, czy też coś za tym będzie stało? No, wie pan, no, to ja nie będę nikogo oszukiwać, nie będę nikogo kłamać, i okradać. A, czyli to jest to, co mówią przykazania, tak? No nie, wie pan, to są przykazania miłości. Ja mówię, no dobrze, ale jakbyśmy ich nie nazwali, to są to normy życia. To jest nasze zachowanie. I potem ta pani już nie była taka uprzejma, jak na początku. Już nie była taka misyjnie nastawiona. Ponieważ pojawił się ktoś, kto nie chce zaakceptować królestwa, w którym będzie bezprawie. I to fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
Szatan robi wszystko w tej chwili na świecie, aby nas zgromadzić w te miejsca, gdzie mówi się o wszystkim najlepiej, ale żeby czasem nie powiedzieć, że coś jest grzechem. Dlatego, że wtedy burzymy pokój. Zabieramy fałszywe poczucie wolności. Ale Pan Jezus, można powiedzieć, to, co przyniósł. Pamiętamy, co powiedział, że przyszedłem przynieść na ziemię coś, co rozdzieli. Coś, co będzie powodowało określenie, czym jest sprawiedliwość, a czym jest nieprawość. Przesłanie, jakie Pan Jezus daje nam, swoim uczniom, jest niezwykłe. My mamy być tymi krzywicielami Bożej sprawiedliwości. I wreszcie kolejny, ostatni już element z tej lekcji, którą Pan Jezus nam daje o wolności. Wolności, której król Hiskiasz doświadczył również w momencie, kiedy tą służbę odnowił. Kiedy na nowo zaczęli wszyscy wielbić Boga. Czwarty rozdział Ewangelii Jana opisuje nam sytuację, w której Pan Jezus spotyka kobietę, która nie miała poczucia wolności, nie miała poczucia pokoju w sercu. W pięciu różnego rodzaju małżeństwach, które wcześniej przeżyła, przyszedł czas na związek zupełnie pozamałżeński z szóstym mężczyzną, który też nie dawał tej kobiecie żadnej satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa i wolności. I spotyka siódmego mężczyznę. W miejscu, w którym nie spodziewała się nikogo spotkać. I ten mężczyzna zaczyna odkrywać karty jej życia. Tak jak z książki. Wszystko jej mówi. Ale mówi jej o czymś, czego pragnie każdy z nas. Mówi, że ja ci dam wody, którą będziesz miała ciągle pod dostatkiem. I nigdy nie wyschnie to źródło. Gdybyś tylko znała tego, który z tobą mówi. Jakże ważne jest, abyśmy my poznali prawdziwe źródło. Jako uczniowie nie możemy tego zbagatelizować. Mamy przywilej czerpać z tego źródła. I kiedy Jezus mówi, że ja jestem tym, który ci to może dać. Ja jestem tym oczekiwanym przez ciebie i przez innych Mesjaszem. Nie potrzebowała już żadnych innych dowodów. Zaufała słowu Jezusa. Ona stała się Jego uczniem. Bezbłędnie, w 100% zaakceptowała wolę Jezusa. Zostawiła wszystko i pobiegła ewangelizować, służyć. To tak jak ci za czasów Hiskiaszy. Doświadczyli źródła cudownej łaski Bożej i potem wrócili do domów. Po co? Aby potłuc, aby zniszczyć te wszystkie bożki, które przez lata już stały w ich okolicach. Dlatego, że tak działa Słowo Jezusa. Ono zawsze nas motywuje do działania, do czynu. Nie tylko do dyskusji, nie tylko do wymieniania zdań. To jest bardzo przyjemne i na konkretnych etapach ma to swoje znaczenie. Ale Słowo Jezusa zachęca nas do działania. Bez którego my nie jesteśmy tak do końca pewni, czy jesteśmy tymi uczniami, czy nie. Czy nauczyliśmy się dzisiaj czegoś w szkole? Czy też kolejny dzień stracony?
Wszystkie armie, które kiedykolwiek przemaszerowały, wszystkie floty, które kiedykolwiek pływały, wszyscy parlamentarzyści, którzy kiedykolwiek zasiadali, wszyscy królowie i królowe, którzy kiedyś panowali, nie mieli takiego wpływu na ludzkość, jak to jedno samotne życie Jezusa Chrystusa. Jezus wiedział, komu zaufał. Jezus nigdy nie zwątpił w słowa, które są w Biblii. I dzięki Jego Słowu każdy z nas, jak tu jesteśmy dzisiaj, przyszedł na to miejsce. Ponieważ Jezus jest naszym Panem. On jest naszym Królem. I nieraz doświadczyliśmy wolności, którą daje Jezus. Chociaż toczymy walki, toczymy różnego rodzaju boje ze sobą samym, to wolność, którą Pan Jezus nam daje, przewyższa wszystko. Blisko 2000 lat temu na górze Golgoty stanęły trzy krzyże. Ten krzyż, który znajdował się po środku, uwięził Jezusa na 6 godzin. Jego ręce, jego stopy nie były w stanie wtedy uczynić nic dobrego, jakby ktoś chciał ocenić. Ale my wiemy, że były to ręce i stopy naszego najlepszego przyjaciela. I ten najlepszy przyjaciel, zdając sobie sprawę z tego, że my nie jesteśmy w stanie się wyzwolić, on wziął na siebie wszystkie te brzemiona każdego z nas. I po 6 godzinach przerażającej tortury i psychicznej męki Jezus ogłosił: wykonało się. To jest ta pieczęć naszej wolności. Ale my jako Jego uczniowie musimy pamiętać, że dopóki nasz Pan nie powróci, to co Jezus dokonał, my musimy indywidualnie strzec w naszych sercach. Musimy to do głębi zaakceptować, do głębi doświadczyć. Dlatego, że walka jeszcze nie skończyła. Biblia ostrzega nas, im bliżej powrotu Pana Jezusa, ataki przeciwnika będą coraz mocniejsze. I jest to naprawdę konkretna wojna. Jezus nie chce, żebyśmy na tę wojnę poszli bez przygotowania. Kochani, musimy być przygotowani. Słowo Boże mówi, kto wytrwa do końca. Chociaż tak jak król Hiskiasz dał nadzieję swoją, wtedy jeszcze, kiedy mówił tu obietnicę, że Bóg im pomoże, Hiskiasz nie wiedział, w jaki sposób Pan mu pomoże. Ale kiedy usłyszał 185 tysięcy, zginęło jednej nocy. Bez udziału jakiejkolwiek siły ludzkiej. Wtedy zrozumiał, że Bóg jest wszechmogący. Że Bóg jest cudownym Bogiem. Ale my mamy się powierzyć. My mamy się poddać. Tego nie zrobi nikt za nas. Dlatego apeluję do siebie i do was. Powierzajmy nasze serca, nasze życie
nieustannie w ręce Jezusa. A będziemy doświadczać Jego wolności.